wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Dzisiaj mamy wystawę pokonkursową naszych mistrzostw Exota 2019, na której prezentujemy ptaszki, które oceniane były tutaj przez ekspertów. Mamy tutaj na tej wystawie 299 ptaków, kanarków kolorowych, kształtnych, a w całych mistrzostwach jeszcze uczestniczą kanarki harceńskie, wystawione w specjalnych małych klateczkach, gdzie oceniany jest ich śpiew. To ma spowodować też, że będą chętniej przychodzili nowi członkowie, którzy są w takim wieku, powiedzmy, 30, 40, a nie tylko 70+. Bo większość tych hodowców naszych jest starszych, prawda? To jest pasja dla takich osób, które wcześniej nie miały komputerów, nie było tyle programów w telewizji, zajmowali się właśnie takimi rzeczami, tak? Dzisiaj mamy inne czasy, więc to poszło w innym kierunku. Natomiast jeszcze dalej przychodzą młodzi ludzie, kobiety, to się odradza, ale oczywiście to chodzi o warunki. Jeżeli te warunki mamy w domach, bo w blokowiskach jest trudniej, prawda, sprostać temu wyzwaniu, żeby rozmnażać te ptaszki, a nie tylko trzymać tak jak pojedyncze zwierzę typu kot, pies, prawda. Tak amatorsko to nie jest trudna sprawa, żeby ptak miał tylko czysto w klatce, świeżą wodę, ustaną po prostu, nie prosto spotkaną, bo niektórzy to dają. No i co dzień wymieniamy żarcie, ziarno, raz w tygodniu, że przynajmniej posprzątać, żeby w klatce było czysto. I to jest cała filozofia, proszę Panią. Świeża woda, żeby nie brakło, pokarm i jakieś witaminy. Kawałeczek jabłka, kawałeczek marchewki można dać. 2 lata temu były mistrzostwa Sosnowca w pływaniu. No i syn zdobył 3 pierwsze miejsca i mówi, że w nagrodę, bo tak ładnie śpiewają, chce kanarka. No i przyszliśmy, no i ten pan nam akurat sprzedał i jesteśmy bardzo zadowoleni. Świetnie śpiewa, kanarki bardzo relaksują. Śpiew no jest taki specyficzny, jak ktoś lubi, no to jest bardzo, bardzo wyluzowujący. No i jak w lato, nawet w zimę się może człowiek poczuć jak w lato, więc polecam. Lubimy zwierzęta. Mamy psa, mamy tam jeszcze inne zwierzęta, także polubiliśmy i ptaszki. Budzi się człowiek rano, ptaszek śpiewa. Mi się wydaje, że to jest bardzo piękna sprawa, nie? Lepiej to niż jakieś krzyki od sąsiadów, nie? Słyszeć.